Dzień dobry, witam Państwa z Polanice Zdroju. Zapraszam Państwa do mojego świata, świata ludzi pełnych pasji. Opowiedzą oni o swojej drodze, jak do tego świata obecnego doszli. Być może Was to zainspiruje, mnie już zainspirowało. Nazywam się Radosław Tracz i witam w Polanicy. Z tobą spacery na krótkie dystanse nie wchodzą w grę. Słuchaj, zawsze takie ryzyko możesz podjąć. Ale powiem ci, że całkiem niezłym sprinterem byłem, jeżeli sprintem można nazwać 5 km. Ale wyszliśmy z parku miniatur, jeszcze było jasno. Teraz jedyną jasność dają nam, znaczy ty dajesz jasność też. Oglądałeś Foresta Gumpa? I lampy. Słuchaj, gramy go dzisiaj w Polanicy, prawda? Ale nie wiem, o której scenie mówisz. Idziemy w każdym razie przez pory roku, przez miejsca i tyle. Cały czas piękni młodzi. Chociaż tobie broda bardziej wyrosła chyba. Wiesz co, bo ja bez brody wyglądam bardzo niepoważnie. Nie sprintujemy. Chwilę to już trwa, to prawda. Ale słuchaj, no jeździe pochodzi w każdym razie. Zresztą szachy też bywają błyskawiczne. Jesteśmy w parku szachów w tym momencie. No ja tych błyskawicznych nie rozgrywam. Zawsze jakiś taki bardziej długodystansowy. No tak, ale to nawiązując do szachów, to ty jesteś niezłym strategiem, jeśli chodzi o twoje życie, o twoje osiągnięcia sportowe. Co, akurat dosłownie w szachy to nie grałem nigdy najlepiej, chociaż chodziłem z szachownicą do szkoły. Niemniej jednak uważam, że rzeczywiście te szachy życiowe, no trzeba je układać i zawsze są potrzebne takie momenty, żeby się zastanowić, zatrzymać. Chyba dzisiaj już żeśmy mówili o tym, a jeżeli nie, to powiem urodzić się na nowo, wymyślić coś, co będzie zaplanowane albo przynajmniej związane z wizją na kilka ruchów do przodu, z przewidzianymi konsekwencjami. Powiem Ci, co jest najbardziej dla mnie fascynujące w życiu, to ja w dalszym ciągu rozgrywam jakąś taką partię, która ma parę ruchów przewidzianych. Sam ze sobą? Często? Nie, czy w ogóle? Pasja życiowa taka, nie, no ze sobą to nie, bo całe szczęście mam z kim grać i gram zawsze drużynowo. Niemniej jednak takie większe wizje i ważniejsze momenty życiowe, one się najpierw we mnie muszą wykluć same w sobie, zanim z nimi gdzieś pójdę w świat i je skonfrontuję dalej. Myślę, że w ogóle w życiu dzisiaj tym takim szybkim, kiedy cały czas żyjemy z jakimś ekranem przed oczami, z telefonem przy uchu, z milionem bodźców, mamy problem z tym, że chcemy, czy raczej nie umiemy, a może chcemy, albo już nawet nie chcemy, sam nie wiem, pobyć sam na sam ze sobą, ze swoimi myślami. A może właśnie uciekamy w to, bo nie mamy samemu ze sobą o czym porozmawiać albo pomyśleć i uciekamy w ten taki wirtualny świat. Być może tak, wiesz, kiedyś wielkie cywilizacje wszystkie bazowały na postach, na rekolekcjach, na pustelniach. Na pauzie. Najwięksi władcy tego świata mieli zawsze momenty wyciszenia, wycofania, zanim wchodzili do gry i zanim robili coś bardzo wielkiego. Zresztą cała mitologia na tym jest oparta, że też zanim ktoś miał zostać wielkim bohaterem, to gdzieś przechodził ten czas ukrycia, wykluwania się, poddawania próbom i wtedy dopiero robił coś wartościowego. Myślę, że to jest coś, o co powinniśmy nieustająco w życiu walczyć, jakkolwiek by te nasze podpowiadacze, układacze nam scenariuszy przez algorytmy, które są wyznaczane przez różnych tych, którzy myślą za nas, sztuczną inteligencję, która dzisiaj właściwie już wchodzi do gry, nas dominują. No, powinniśmy umieć pozostać ludźmi, tak jak skonstruowała nas historia, rozwój cywilizacyjny, nasza kultura i tak jak mam wrażenie, każdy z nas indywidualnie tego dzisiaj potrzebuje. Dobra, a gdzie tych inspiracji szukać? Bo jeśli to świat nam podpowiada, co powinniśmy jeść, z kim powinniśmy się spotykać, jak powinniśmy myśleć, oni nam podsuwają. Włączysz telefon, nagle się pojawiają rzeczy, które ciebie ściągają myślami w jakieś miejsca, w których niekoniecznie chciałbyś być. Gdzie powinniśmy tej inspiracji szukać poza tym wyciszeniem? Czyli, nie wiem, kościołem, czy jakimiś klasztorami, czy spotykaniem też mądrych ludzi?
A po co szukać poza właściwie? Trzeba zidentyfikować swój mikrokosmos taki, gdzie każdy z nas powinien sobie uświadomić, co jest dla niego ważne, co jest dla niego referencyjne, która relacja jest bliska, oparta na emocjach. A która ciągnie w dół? Nie, bliska, która jest ważna, bo również jakaś bliska może ciągnąć w dół. Mhm. Chodzi mi o to, że my mamy miliony fanów, lajków, czy ludzi spotykanych zupełnie bez większego znaczenia dla nas samych, którym poświęcamy uwagę, nie potrafimy jej sobie posegregować odpowiednio, bo oczywiście trzeba być uprzejmym dla osoby, którą spotykamy w windzie, ale już nie przejmować się jej problemami życiowymi. Może jest to brutalne, ale dlaczego przeżywamy tak bardzo problemy bohatera serialu i przenosimy to do domu? Identyfikujemy się z nimi. Dla nas to są ludzie zewnętrzni, zupełnie wręcz wymyślone historie, albo przeżywamy historię tak zwanych reality show, albo wręcz, nie wiem, dokumentów, które oglądamy w telewizji dalej. Czyli znowu przynosimy czyjś świat do siebie, a zapominamy o tym, że nasz świat jest jednak najbliższy nam samym. Zapominamy o tym, że mamy małżonków, przyjaciół, dzieci, rodziny, kolegów, mamy własne potrzeby. W związku z tym ja uważam, że nas samych w teraźniejszości i przyszłości powinniśmy szukać jak najbliżej nas samych. I też powinniśmy dobrze zjeść czasami. Ja już myślę, że jesteśmy po tym pewnością. Całodniowym spacerze głodnym. Każdy się powinien umieć regenerować i słuchać też potrzeb własnego organizmu. Wiesz, kiedy... A co ty jadasz? Bo wiem, że jesteś bezmięsny. Tak, od dłuższego czasu, ale uwielbiam ryby i uważam, że to jest bardzo fajna alternatywa, zresztą w ogóle nie cierpię z tego powodu, że mięsa nie, na przykład nie lubię, jak ktoś mówi, że tu jest, zobacz, robię taką potrawę, która smakuje jak kotlet, no to zjedz kotleta, jak chcesz zjeść kotleta. Lubię dietę zrównoważoną, która ma dużo warzyw, która jest podzielona na pory dnia, lubię jeść regularnie przede wszystkim, co jest nieraz bardzo trudne w momencie, kiedy się przemieszczamy. Lubię jeść jak sportowiec, który rano ma bardzo małe śniadanie, dlatego że zjadam takie nawet mikro śniadanie przed treningiem sobie coś i potem dojadam drugim śniadaniem zdecydowanie większym. A ile razy dziennie jadasz? Czy to nie ma dla Ciebie znaczenia? Wiesz co, między 4 a 5 razy jadam dziennie. A to jadasz wtedy, kiedy czujesz głód, czy po prostu masz jakieś tam pory dnia? Wiesz co, ten głód już czuję wtedy, kiedy jest moja pora. I ja na przykład nie lubię, jak mamy w Polsce taki brak szacunku dla pory obiadowej czy kolacyjnej. Nie wiem, ludzie się umawiają na różne spotkania w biurze, są poblokowane te sale konferencyjne i nagle zajadamy orzeszki, które leżą w misce. Albo nie chcemy się przyznać do tego, że mamy potrzebę 45 minut na to, żeby normalnie zjeść, odpocząć, być dalej efektywnym. Ja staram się w kalendarzu planować, kiedy jem. No, jakkolwiek by to nie brzmiało głupio, ale to jest dla mnie higienicznie uzasadnione i staram się też pory kolacji nie przesuwać później niż między tą 20 a 21. Chodzę spać około północy, przed północą staram się położyć spać. Wiem, że to nie jest super, powinienem trochę wcześniej kłaść się spać, ale zawsze coś jeszcze jest do zrobienia. A ja myślałem, że Korzeniowski jest idealny we wszystkim, a to jednak ma... Ja jestem absolutnie ułomny. Nawet mój kolega, komentator dzisiaj telewizyjny też, ale Sebastian Chmara, kiedyś jak rekord świata ustanawiałem, mówi: proszę Państwa, gwarantuję Państwu, że Robert Korzeniowski nie jest cyborgiem. Naprawdę nie jestem cyborgiem. Mam swoje słabości, wiem, że jest parę rzeczy do poprawienia, ale dobrze mi jest z tym, bo uważam, że taki nadmiar perfekcji też by mnie pewnie jakoś tam ograniczał. Ja po prostu lubię rzeczy planować, ja lubię mieć świadomość tego, co robię, ale też nie jestem niewolnikiem planu. Mhm. Okej, to teraz pójdźmy w miejsce, w którym tutaj w Polanicy jest taki konkurs, taka zabawa kuchnią. Nazywa się, jeśli dobrze pamiętam, panie burmistrzu, przepraszam, jeśli przekłamię, pejzaże kulinarne. Pięknie, i pejzaże, i pejzaże to nie brakuje, kulinarnie. I teraz pójdźmy coś tam zjeść, bo wiem, że już jutro jedziesz do Warszawy. Pora. Tak jest i pewnie już nie zjem tak samo dobrze, jak właśnie tutaj. No ale to nieważne, co jest. Ważne jest towarzystwo. Ej. Zdecydowanie tak. Mówiłeś wcześniej o tych 3 medalach olimpijskich, czyli 9-6, 2000, 2000 ponownie. Tak. I na koniec zamknąłeś karierę sportową 2004 również medalem olimpijskim. No taka klamerka się zrobiła. Taka klamerka, ale to, co najbardziej mnie zainspirowało i tak naprawdę, co mnie wzruszyło,
to jest to, że w 2000 roku zaplanowałeś sobie ten medal, o którym mówiliśmy, na 20 września. Ale wbiegłeś na metę jako drugi. Meksykanin był pierwszy. No, ściśle biorąc, całe szczęście wszedłem na metę. Wszedłeś, tak. No. Dlatego, że on popełniał błędy, a ja nie. To doświadczenie zaważyło tutaj też i ja się nie dałem sprowokować. Meksykanin był bardzo daleko za mną, kiedy jeszcze nawet zbliżałem się do stadionu. On w jakimś szaleńczym tempie odrabiał stratę do prowadzącej pierwszej trójki. Nie wiedzieć, skąd się pojawił przy nas nagle? Nagle przed tunelem, a w tunelu takim atakiem znikąd właściwie wyszedł przede mnie i całe szczęście nie odpowiedziałem tym samym, bo żeby to, dla tych, którzy mają pojęcie o chodzeniu czy nawet szybkim bieganiu, to wiedzą, że tempo 3,46 na kilometr to jest wysokie tempo. I żeby na tym tempie jeszcze przyspieszyć, zyskać parę metrów przewagi, no to znaczy trzeba dokonać jakiegoś cudu absolutnie. W tym wypadku on złamał reguły i zaczął się odbijać takimi kangurzymi susami, notabene Australia to była. I na tych kilku metrach zyskał przewagę, której potem już nie powiększał, ale zyskał. Mhm. No taki faul trochę poniżej pasa. I pewnie gdybym był wtedy na poziomie mojego rozwoju barcelońskiego jeszcze, miałbym te 24 lata, a nie 32, to gdzieś by mnie poniosły emocje i chciałbym jeszcze odpowiedzieć mu tym samym. A ja wtedy wytrzymałem i zostałem na swojej pozycji. Ale myślałeś, że on będzie zdyskwalifikowany? Nie myślałem. Natomiast wiedziałem, że nie mogę zrobić tego, co on... Bo nieraz mamy takie myślenie. To też podaję ludziom i w biznesie jako przykład, że jeżeli ktoś popełnia faul i idzie na skróty, gra nieczysto, właściwie to już takie reguły są, nie trzeba muszą tak samo odpowiedzieć, tak? Muszą być konsekwencje tego. Nie, ale czasami nam się wydaje, że no, wchodzimy w taką strefę niejasną, w związku z tym zróbmy tak jak i oni. Nie, trzeba się trzymać tego, co jest fair, co sprawia, że jakieś zasady obowiązują. I kiedy przekroczyłem linię mety, ja byłem wściekły, to można sobie otworzyć wideo z tych czasów. Ja byłem poza kontekstem, ci Meksykanie się tam obciskiwali, gadali, chcieli mnie włączyć do tego, w żadnym wypadku nie chciałem uczestniczyć, tak? Ale ja słyszałem, Władek Szalanowicz mówił, że byłeś po prostu pod wielkim ciśnieniem, jak przebiegłeś tą metę i dopiero w momencie, kiedy się ocknąłeś na tym, że jego zdyskwalifikowali i ty zdobyłeś złoto, ciśnienie z ciebie zeszło. Nie było tak? Nie do końca. Nie. Włodek komentował to, widział to co widział, będąc na stanowisku komentatora. Natomiast ja wtedy jeszcze po przekroczeniu tej linii mety przeszedłem sobie cały stadion, żeby jakoś poukładać sobie w głowie, pogodzić się z tą niesprawiedliwością. Z tym, że jednak złota nie zdobyłaś. Z tym, że czasami w życiu tak jest, że nawet kiedy mamy rację, to musimy przyjąć, że nie do końca ona tutaj może być uwypuklona, czy może górować. I wiedziałem, że za tydzień mam 50 i nie mogłem popadać w jakiś defetyzm. Mówiłem sobie, trudno, za tydzień będę miał kolejną szansę, żeby stadion był mój. I kiedy doszedłem znowu do punktu mety, wtedy przeprowadzał ze mną wywiad Darek Szpakowski. Włodek był na stanowisku komentatora, Darek był reporterem. I ja w tym momencie, w trakcie wywiadu Darka, który on ze mną rozmawiał jako srebrny medalistą, usłyszałem z głośników komentatora stadionowego, że Segura został zdyskwalifikowany, że złotym medalistą olimpijskim jest Robert Korzeniowski. I to ja przekazałem informację w trakcie wywiadu dziennikarzowi Telewizji Polskiej. Popłakałem się wtedy. Tak. Popłakałem się, wzruszyłeś. Pękłem zupełnie. Bo wiesz co, czyli jednak miałeś ciśnienie w sobie. Jak mogłem nie mieć? Oczywiście, że miałem. No. Wyobraź sobie, że uzyskujesz sprawiedliwy wyrok, ale kompletnie już nieoczekiwany. Że dzieje się dobro, które ty uznałeś, że już go nie dostąpisz. No to można się wzruszyć i ja absolutnie się wzruszyłem i to było coś dla mnie niebywałego absolutnie. Potem było bardzo trudno przez kolejne dni zbudować swój świat na nowo, bo trzeba było zostać mistrzem olimpijskim i potem właściwie zresetować wszystkie zegary emocjonalne, tak
zbalansować to i budować siebie od nowa, mimo że bolały mięśnie, mimo że był sukces za sobą. I nie upajać się tym sukcesem. Nie upajać się tym, być głodnym nowego. I tak sobie może na własne potrzeby, dzisiaj taką teorię trochę stwarzam, zresztą to też w filmie Roberta Wichrowskiego Łzy Mistrzów powiedziałem o tym, że ja bardzo chciałem wejść na stadion olimpijski, żeby on był mój. Żeby nie było takiej sytuacji, jaka miała miejsce, bo to, co się stało z winy sędziów, bo nawet nie z winy Segury, on popełnił błąd, on popełnił faul, ale sędziowie jego dyskwalifikowali już 7 minut przed wejściem na stadion. Jego w ogóle nie powinno być w strefie stadionu, miał wcześniej dyskwalifikację, tylko że ten wniosek wypisywany wtedy ręcznie no nie dotarł na stadion. Dzisiaj te wnioski są elektronicznie przekazywane. I mnie to odebrało szansę na taką radość, jaką się ma, kiedy podnosi się ręce, przekracza się linię mety jako pierwszy i cała chwała tego świata tu i teraz. Nie po chwili. A to było po chwili. No dobrze, że to nie było tak jak w przypadku Anity Włodarczyk, która po wielu latach odbierała złote medale mistrza świata. Nie cieszy wtedy to już tak bardzo? Chyba nie. No nie, to jest taka radość trochę wspierana. No, oczywiście tytuł jest, statystyki są, ale to nie jest to samo. Zresztą mam też takie doświadczenie, gdzie mówię, że ta pierwsza radość jest prawie fizjologiczna. My wykrzykujemy siebie samych, uzewnętrzniamy się wygrywając, wygrywamy zawody i cieszymy się z nich, czy to są mistrzostwa świata, czy igrzyska olimpijskie, nie rozważamy tego, są wygrane zawody. Dopiero później, jak wchodzimy na podium, jesteśmy tymi zwycięzcami, jesteśmy tymi, którzy stają się mistrzami, medalistami, ale to ma już zupełnie inny charakter, to jest już takie pasowanie na, tak? Ale uważam, że brak tego elementu takiego zwierzęcego prawie, tego zwycięstwa powoduje, że to jest niepełne. Emocjonalnego, to jednak sprawia, że tak, że to jest ułomne. Wróćmy jeszcze tych par lat do tyłu, do tych twoich pierwszych igrzysk olimpijskich w 1992 roku w Barcelonie, gdzie byłeś już prawie srebrnym medalistą. I co by było, chociaż ty nie lubisz tego pytania, co by było gdyby, ale pofantazjujmy, bo niektórym ludziom coś się w życiu nie udaje, oni tak jak ty tworzą się na nowo i robią większe rzeczy. Co by było, gdybyś ty jako młody, nieopierzony sportowiec 23-letni zdobył srebrny medal olimpijski? Pokory, mogło być wszystko. Pokory zero. Ale wiesz co, mogło być wszystko. Mogłem iść dalej, tak. Mogłem tak samo odpłynąć jak srebrni medaliści. Ale patrząc po historiach innych ludzi. Srebrni medaliści, piłkarze nasi, którzy właściwie na tych igrzyskach zdobyli piękny srebrny medal, ale potem te kariery się toczyły bardzo różnie i długo, długo jeszcze nie mieliśmy dobrej drużyny w piłce nożnej. Ja byłem chyba niedojrzały wtedy, no poza tym wszystkim, co było techniczne, sportowe, to musiałem się dopiero ukształtować, żeby udźwignąć tytuł mistrza olimpijskiego czy medalisty olimpijskiego. I ja nie chcę powiedzieć tego, że dobrze, że to się wtedy tak stało, tak? Ale z drugiej strony... A z perspektywy czasu nie myślisz, że dobrze? Nie. Wiesz co, nie chciałem jeszcze raz przeżywać tego bólu, tego wszystkiego, co się wydarzyło. Ale gdyby tu nie chodziło o mnie, tylko gdybym oceniał moją karierę zewnętrznie, no to pewnie dobrze. Ale ty przecież jesteś sportowcem spełnionym, jak mało który. Nie można nie wpisywać bólu i cierpienia w takie wielkie sukcesy. No to wiesz, one to nie przychodzą tak. Nie był ból i cierpienie, nie były to ból i cierpienie wpisane w samą Barcelonę i czas około. Trudno sobie wyobrazić nawet, jak bardzo ciężko było mi żyć przez kolejne kilka lat po tym. Bo mimo, że miałem bardzo dobry sezon 93, z nieoficjalnym rekordem świata, z czwartym miejscem w Pucharze Świata, z wicemistrzostwem świata na hali, to jednak w Stuttgarcie na mistrzostwach świata nie zdobyłem niczego. I czułem się z tym fatalnie, dlatego że byłem bardzo daleki od powiedzenia sobie, że spełniam się, albo wręcz byłem na liście u dziennikarzy sportowych takich samych zawodów kibicowskich, jak ci sportowcy, którzy przyjmowali doping albo zachowywali się nie fair na boisku.
To było dla mnie bardzo trudne. Byłem na skraju kompletnego załamania ekonomicznego też, bo ze sportowcem to sprzedałeś jest tak, swój samochód, żeby można było trenować. Żeby można było trenować. Nie stać mnie było na utrzymywanie go dalej. Znaczy, gdybym dalej został z moim samochodem, to nie miałbym co jeść po prostu i tyle. Pewnego dnia przyszedł. Jak związek ciebie nie utrzymywał? Związek utrzymywał medalistów i finalistów Mistrzostw Świata, ale nie tych, którzy byli poza finałem. I miałem swój kontrakt we Francji, robiłem co mogłem, startowałem w jakichś komercyjnych imprezach. Byłem wtedy zawodnikiem Wawelu Kraków. Pamiętam, że dostałem kontrakt zawodowy brukarza i byłem, ponieważ nie byłem żołnierzem, to byłem, chociaż niewiele brakowało, bo bym został żołnierzem, ale pojechałem na przeszkolenie wojskowe do Poznania. No i tam się okazało, że ono ma się zakończyć 3-miesięczną służbą w Braniewie w czołgach. Miałem zostać dowódcą czołgu. Major powiedział mi, że wie pan, no nie mamy tu żadnych dokumentów na pana, że miał pan wrócić do pańskiego okręgu, do Krakowa i tam odbyć służbę dalej. Przeliczyłem sobie miesiące, którym pozostałem do Mistrzostw Świata w Göteborgu, bo to był wtedy koniec 94 roku, a chodziło o 95 rok. Powiedziałem, że nie ma żadnych szans, żebym ja zostawał żołnierzem, a jednocześnie przygotował swoją formę do Mistrzostw Świata. To była pokerowa zagrywka. Mówiłem, trudno, najwyżej mi klub nie będzie płacił, nie będę w wojsku, nie będę miał munduru, koniec. Tak? Fatalny był powrót do klubu. Usłyszałem zdania od różnych żołnierzy, że oni to w stanie wojennym biegali na stadionie, że za ich czasów i tak dalej. Byłem bardzo, bardzo na margines przesunięty, ale kiedy w kilka miesięcy później zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Świata Open w Göteborgu, chyba w 3 tygodnie później drugi byłem w Igrzyskach Żołnierzy, co może tak się wydawać bardzo branżowe, co to jest być w Igrzyskach Żołnierzy drugim, prawda? Ale wtedy wszyscy moi rywale byli żołnierzami. To byli albo rosyjscy żołnierze, albo chińscy, albo włoscy i właściwie cała elita światowego chodu to byli żołnierze. I to była dobra decyzja, że nie zostałem tym żołnierzem. Ja dopiero jako tako zacząłem równoważyć swój budżet dopiero po roku 95, kiedy już byłem tym medalistą Mistrzostw Świata, kiedy byłem w kadrze olimpijskiej na Atlantę i kiedy mogłem pojechać na rekonesans przedolimpijski do Georgii po to, żeby się przygotować razem z Arturem Partyką i do Izulą Włodarczyk do przyszłorocznego startu. Właściwie ja wtedy zyskałem drugie życie, ale to ono też wynikało z tego, że no odbiłem się od dna, bo pamiętam, kiedy nawet jeszcze póki miałem samochód, to wracałem z Francji samochodem w takiej kondycji ekonomicznej, że miałem na dotankowanie 15 litrów paliwa w Niemczech i nic więcej. Gdybym stał dłużej w korku, no to w gotówce, jaka karta. I no to byłby problem. Miałem tak wyliczone, że nie mogę jechać za szybko. Tu i tu tankuję i jest wtedy dobrze. Zawsze jakoś dojeżdżałem, ale to chyba oddaje stan rzeczy dobrze. To tak się czułeś niepewny finansowo, jak w dzieciństwie, kiedy mieszkałeś w tym jednym pokoju, o którym wcześniej wspominałem. I co, żyłeś wtedy marzeniami, że może kiedyś będziesz jakimś wielkim sportowcem? Mówiliśmy o tym kolarstwie, mówiliśmy o tym judo. Nie myślałem o tym, że będę wielkim sportowcem, chociaż podwórkowo uprawialiśmy wszystkie możliwe sporty. No jeździłeś cały czas rowerem. Jeździłem cały czas rowerem, oczywiście byłem mytnikiem, byłem szozdą, jak najbardziej. W piłkę grając byłem szarmachem albo gorgoniem, najczęściej w tej defensywnej linii występowałem. I to był Jarosław? Jarosław, ulica Rejmonta. 60. Koniec lat 60., lata 70. Częściej wtedy myślałem o podróżowaniu, odkrywaniu świata, o kraju Azteków. Kraju takim właśnie jak Meksyk, jak Peru. Bardzo chciałem odkrywać zaginione miasta na Jukatanie. Przeczytałem całą półkę, to już potem w Czarnobrzegu w bibliotece szkolnej
na tematy archeologiczne, to co było, tylko internetu wtedy nie było. Czyli jak miałeś 12 lat, to przenieśliście się do Tarnobrzegu? Do Tarnobrzega, tak jest. Tarnobrzega. I takim moim referencyjnym pisarzem przygodowym był Juliusz Wern, dlatego że on coś ciekawego odkrywał i coś tam było, coś tam byli superbohaterowie tych moich czasów. I właściwie płynnie wszedłem z Werna do tej pasji historycznej poprzez wielkich odkrywców, którzy odkrywali zaginione cywilizacje. I bardzo chciałem tym się zajmować i kiedy szedłem do liceum, to poszedłem na profil humanistyczny, dlatego że zawsze pasjonowały mnie te tematy historyczne, patrz, literaturę w jakimś sensie też. I w ogóle nie wyobrażałem sobie siebie jako kiedyś, nie wiem, trenera, sportowca, tym bardziej, że jeszcze w tym czasie, kiedy te moje pasje się pojawiały, te historyczne, te odkrycia, to ja byłem ciężko chory i jeździłem raczej do sanatorium do Rabki i tam marzyłem o tym, żeby kiedyś nie musieć zjeżdżać na sankach z górki, tylko pójść na narty biegowe, jak reszta dzieci w rehabilitacji i żeby nie mieć zakazu WF-u, chociaż wtedy zakaz WF-u nie wiązał się z tym, że... Bo ty byłeś zwolniony z WF-u. Na 2 lata. Ale mogłem trenować na podwórku. Bo to dzisiaj, jak jest dziecko zwolnione z WF-u, to jeszcze rodzice trzymają je za kołnierz i w ogóle nie pozwalają, albo kupują nowe gry komputerowe, tak? A ja wtedy byłem zwolniony z WF-u, owszem, miałem częste anginy, gorączkę. Oficjalnie zwolniony, nieoficjalnie? Nie, no bo, ale więcej WF-u było poza szkołą przecież niż w szkole. Tak, tak. W tamtych czasach, bo tak. Ja spędzałem na podwórku 4 do 5 godzin dziennie. No i ciężko było zwolnienie z WF-u przedstawić na podwórku, tylko kolegom, trzeba było najwyżej mniej biegać, tak? Albo, nie wiem, inny dystans wybrać. A zresztą ja w ogóle nigdy w swojej głowie nie dopuściłem myśli takiej, że jestem chory. Ja po prostu brałem leki albo nie szedłem do szkoły, bo miałem gorączkę i tyle. Paulo Coelho mówi, że jeżeli bardzo w coś wierzysz, to wszechświat ci sprzyja i pewnie tak było u ciebie. W ogóle to wszechświat i ja to jedno, także jestem częścią wszechświata. Jeżeli... Wierzę w siebie, wierzę w wszechświat. Wiesz co, jak ja jestem tak blisko ciebie, to się trochę poocierałem, to teraz chyba też będzie mi wszystko wychodziło. Jeżeli byś miał puścić w wodę fantazji, bo tak, pracowałeś z dużą firmą, z dużą korporacją, gdzie byłeś menadżerem, pracowałeś w Eurosporcie, rozkręcałeś... Dalej pracuję dla Eurosportu. Dalej pracujesz, rozkręcałeś TVP Sport, dobrze pamiętam. Tak. Robiłeś bardzo dużo, bardzo wiele rzeczy, na każdej przestrzeni, każdej płaszczyźnie osiągałeś sukces. Kolejne jakieś sukcesy planujesz sobie na jakichś nowych polach, czy po prostu teraz odcinasz kupony, dużo biegasz w maratonach? Nie biegam w maratonach. Już ten etap też maratoński mam zamknięty. Wracam do źródeł, czyli chodzę i rozwijam walking, chodzenie jako takie. Uważam, że tu jest przyszłość absolutna i uważam, że Polacy będą masowo chodzić tak, jak robią to Amerykanie czy Brytyjczycy. Czyli społeczeństwa już bardziej zaawansowane, nie boję się tego powiedzieć, cywilizacyjnie i w edukacji zdrowotnej. Druga rzecz jest taka, że spełnię swoją ważną misję, taką mam klub sportowy, który bardzo chciałbym dalej rozwijać, RK Athletics, i chciałbym wychować młodych mistrzów. Już taka potrzeba zyskania innego wymiaru mistrzostwa, bo mistrzem bywamy, kiedy zdobywamy jakiś tytuł, kiedy zawiesza nam się medal na szyi, ale mistrzem jest ten, który uczy innych też. Czyli ja bym bardzo chciał uczyć innych. Mam wciąż do napisania parę publikacji, które chciałbym zrobić, i to nie tylko ze względów czysto altruistycznych, historycznych, ale po prostu komercyjnie, bo tak trzeba to robić. Prowadzę szkolenia biznesowe, w tym w tej chwili też dość popularne, bo nie ma innego wyjścia. Trzeba przechodzić na online i na e-learning. Te produkty przygotowuję. Mam projektów, ja wiem, czy biznesowych, no ale tych, które będą mi pozwalały żyć, rozwijać się, osiągać nowe etapy, zaplanowanych na co najmniej kolejne 15 lat, a potem zobaczymy. Bo ty pracujesz z kalendarzem. Nie da się inaczej osiągać sukcesu? Mam wrażenie, że nie. Uważam, że
życie, kiedy mamy świadomość tu i teraz i tam i wtedy i potrafimy konkretne wartości czasowe, pewne miary przypisać temu, daje nam dużo więcej niż kiedy po prostu płyniemy sobie tak trochę na freestyle. Co nam życie przyniesie, tak? Ja uważam, że improwizacja jest bardzo ważna i powinniśmy umieć improwizować pod warunkiem, że jesteśmy na to gotowi, a nie ma jak dobre przygotowanie. Dobrze, to poza przygotowaniem, jakbyś miał takie jeszcze określić wartości, czy w sporcie, czy w życiu, czy w biznesie, które decydują, że albo osiągamy sukces, albo nie. Myślę, że pewna cecha, która jest podstawowa i wspólna dla ludzi, którzy coś osiągają, to jest odwaga. To Churchill powiedział, nie ma odwagi, to nie ma nic. Bo można sobie różne rzeczy planować, ale jesteśmy zachowawczy, nie wychodzimy spoza strefy komfortu, nie boimy się, kiedy boimy się porażki właśnie, to niczego właśnie nie zrobimy. Możemy być niesieni z nurtem, kiedy jest zmiana, to ta zmiana może nas zmienić, a to nie my tworzymy zmianę, zmianę tworzą ludzie odważni. I chyba to mogę śmiało powiedzieć, że wspólna cecha wszystkich ludzi, którzy coś osiągają, to jest śmiałość, to odwaga. Najważniejsze. Najważniejsza cecha. Tak, no bo potem można to rozkładać na konsekwencje oczywiście, samodyscypliny. Jest ileś, ale można wiele cech i wartości zamieszać w kociołku, ale koniec końców zabraknie odwagi, żeby z tego kociołka wyjść i powiedzieć OK. To tamte nie mają znaczenia cechy. Nie. Czego ci życzyć? Odwagi. No to jesteś. Żeby mi nie zabrakło. Robert, bardzo ci dziękuję za przyjazd do Polanicy. Mam nadzieję, że to nie był twój ostatni. Byłeś tutaj lat temu 20. Opowiadałeś, że byłeś tutaj za czasów jeszcze twoich bardziej chucherkowego zdrowia, żeby podreperować. Nie? Nie, to, nie, 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 to, nie, to w trakcie już było studiów szkoły, tak? To było. Ja tu byłem w Polanicy wtedy, kiedy już byłem mistrzem olimpijskim, mistrzem świata i przygotowałem się do kolejnych mistrzostw Europy. Okay. Także to w ramach bardzo racjonalnego zarządzania zdrowiem. Dobra, rozmawialiśmy tutaj dzisiaj z burmistrzem. Ja mam jakiś wielki plan, burmistrz ma wielki plan. Mam nadzieję, że do nas się przyłączy, że Państwo się o tym planie i o tym całym projekcie też dowiedzą i follow us. To znaczy, przyłącz się do nas i róbmy coś w tej Polanicy. Odważnie. Odważnie. A Państwu życzymy wielu, wiele odwagi. Tak jest. Wszystkiego dobrego.